co jest z tą, chłopie? Nic. Jak nic? Przecież widzę. No bo... No co? Powiesz wreszcie? No przecież brat Tomasz mnie zawiesił w treningu. No rozrabiałeś Tomasz, słuchaj, no takie życie. No, tak jak w fizyce, akcja, reakcja. No tak, tylko że kara jest na wyrost. Bez przesady, dobra? I tak masz szczęście, bo dyrektor to cię chciał bardziej ukarać. Brat Tomasz cię tylko bronił. No to super, tylko musisz się trochę bardziej postarać. Nie przeginaj, Mirek, co? Nie przeginaj. I nie narzekaj też nieładnie. Jedz! Się spóźnisz. Ja ci nie będę pisał usprawiedliwienia. A powiedz ty mi, ta dziewczyna chociaż doceniła ten wasz wyczyn? Niby doceniła. Niby to znaczy co? To znaczy, że woli Krzyśka. No i wszystko jasne, tu cię boli, chłopie. Cześć, smacznego i na razie. A co, ty już gotowy? No proszę, czytał całą noc. Pożarł rano śniadanie i już gotowy, to chyba powinniśmy brać przykład. Po prostu nie lubię jeść tak wcześnie jak wy. Idziesz na uczelnię? No, trzeba postudiować, takie życie. A wy, jakie plany na dziś? No ja też idę na uczelnię, a potem do knajpy, zarabiać, takie życie. Takie życie. A ty, Sabina? Wyspałaś się dzisiaj? A co ty taki troskliwy? Tak, wyspałam się. I nie będę oryginalna, też idę do szkoły. W końcu trzeba się pokazać, bo zapomną, jak wyglądam, a potem będę siedzieć w domu pewnie. Dobra, to będę leciał. Na razie. See ya. Cześć. Cześć. I co? Gadałaś z nim? Gadałam, spokojnie. Normalny koleś. To znaczy? To znaczy wypytywał o mnie, bo mu się spodobałam. Normalne sprawy damsko-męskie. No i? Wszystko? No, nie doszukuj się żadnej sensacji. No przykro mi, że muszę cię rozczarować. No ale wierzysz mu tak po prostu? Tak, jest normalnym kolesiem, no. Ja rozumiem, że po tej całej akcji z Aleksem możesz być przewrażliwiony, no ale... Jestem ostrożny, Sabina, po prostu ostrożny. Ty też powinnaś być. Dobrze, będę. Nie panikuj. Sama wiesz, jak jest. Trzeba chuchać na zimne. Słuchaj, Radek to nie Aleks. I dajmy już temu spokój, okej? You know, that's the way it is. Z dziewczynami, no... Nie bierz tego tak do siebie. Nie mam brać tego do siebie, a do kogo mam brać? Przecież ona woli Krzyśka. Ja wiem, to jest skurzające, ale to nie jest koniec świata. Uwierz mi. No, Krzysiek ją wczoraj odprowadził po lekcjach do domu i niósł jej plecak. Mirek, posłuchaj starego, doświadczonego ojca, dobra? Może ten Krzysiek wczoraj odprowadził Tosię do szkoły, ale dzisiaj jest dzisiaj, stary. Dzisiaj może tobie się uda. No tak to jest, właśnie nigdy nic nie wiadomo z dziewczynami. No i zgodziła się z nim ćwiczyć w parze na treningach. To niczym nie świadczy? A nie, no to zmienia postać rzeczy, rzeczywiście, to już jest... Ale co ci powiem, wiesz? Słuchaj, zanim ciebie odwieszą, to jeszcze się dużo może wydarzyć. Pewnie, może się jeszcze pogorszyć. No, mogą ślub wziąć, pewnie. Mirek, weź ty się w gaś, chłopie, nie można być takim pesymistą. Słuchaj, ja ci coś jeszcze powiem. Dziewczyny to tak czasami specjalnie robią, że udają, że się kimś innym interesują, żebyś ty się bardziej, chłopie, starał. No to, ale może inne tak robią, ale ja wiem, że to się tak nie... Znawca, cholera, no nie wiem, co ci mam powiedzieć. Próbuję się pocieszyć. No super, tylko że fakty są takie, że nie zrobiłem na niej odpowiedniego wrażenia i woli Krzyśka, muszę się z tym pogodzić. A może inną spotkasz, fajniejszą? Fajniejszej to już na pewno nie spotkam.